Witam Was, mam na imię Gabrysia. Dzisiaj przedstawię Wam trening na talię i na tak zwane boczki, które czasami niestety spędzają kobietom, choć nie tylko kobietom, sens powiek. Taki trening nie jest może treningiem bardzo intensywnym, natomiast bardzo fajnie kształtuje właśnie boki. Uwidacznia naszą talię, także mamy po nim bardzo fajną figurę. Do tego ćwiczenia na pewno będą przydatne ciężarki, właściwie to jeden. Natomiast jeżeli nie posiadacie takiego ciężarka w domu, możecie wziąć butelkę z wodą, litrową najlepiej. Odpowiada to kilogramowi ciężarka, jednemu kilogramowi. Ja mam akurat półtora, natomiast początkujące osoby niech wybiorą 1 kilo, czyli litr butelki. Natomiast osoby troszeczkę zaawansowane mogą sobie pozwolić nawet na 2,5 kg. Dzisiaj się przyda także mata do ćwiczeń, natomiast jeżeli nie posiadacie takiej maty, wystarczy, że położycie się nawet na dywanie bądź na kocu, nie ma problemu. Troszeczkę miejsca wokół siebie, nie za dużo, troszkę wolnej przestrzeni, nie musi to być naprawdę jakiś duży ogrom. Na razie ciężarek nam nie będzie przydatny, odłożymy go na chwilę. Podstawą każdego oczywiście treningu jest rozgrzewka. Króciutko dzisiaj rozgrzejemy ciało. Rozgrzejemy głównie właśnie te partie, które będziemy ćwiczyć. Boki, mięśnie brzucha. Wiadomo, że mięśnie nie mogą być ćwiczone na tak zwane zimno, czyli musimy tym troszkę podnieść temperaturę. Zaczniemy więc od marszu. Pomaszerujemy trochę, rozgrzejemy też nasze nogi. Całe ciało musi być rozgrzane. Brzuch już wciągnijcie. Góra też jest napięta, czyli ręce nie są wiotkie. Starajcie się spiąć całe ciało. Weźcie głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech głęboki nosem. Wydech ustami. Troszkę jeszcze pomaszerujemy. Rozgrzejemy nogi, bo będą przydatne jeszcze w rozgrzewce. Troszkę szerzej. Góra jest cały czas napięta. Pamiętajcie o brzuchu, o mięśniach. Brzuch jest troszkę wciągnięty. Wracamy do marszu wąskiego. Jeszcze raz weźmiemy wdech. Wydech. I rozgrzejemy troszkę partię brzucha, mięśnie. Przechodzimy do skłonów. Będziemy iść do dołu. Do jednej nogi. Hop. I do drugiej nogi. Jedna. Hop. I druga. Pamiętajcie, żeby mocno skręcać dół. Przeciwna ręka do stopy. Hop. I dół. Nie zapominajcie oddechu. To bardzo ważne, żeby nie wstrzymywać powietrza, nie zatrzymywać. I dół. Jeszcze troszkę. Hop. I dół. Hop. I troszkę szybciej. Hop. Hop. Dół. Skręcajcie mocno talią. Musimy ją rozgrzać. Mięśnie brzucha. Hop. Jeszcze chwilkę. Dół. I jeszcze cztery. Dwa. I luz. Rozluźniamy. Teraz rozgrzejemy jeszcze boki. Ręce, prostujemy bok. Będziemy przenosić na boki sam brzuch, samą talię. Biodra trzymajcie nieruchomo. Wszystko jest nieruchome, pracuje nam tylko talia. Hop. Hop. Jeszcze chwilkę. Bok. To na początku jest trudne, nie każdy potrafi odizolować dół od góry, ale spróbujcie. Z czasem jak poćwiczymy troszkę dłużej, na pewno Wam się to uda. Hop i hop, i troszkę szybciej. Hop, hop i pamiętajcie cały czas o oddechu. Dotleniamy mięśnie. Bok, 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 bok i luz. Rozluźniamy. Ręce też. Ok, wracamy do marszu. Jeszcze chwilka rozgrzewki. Weźcie wdech. Jeszcze raz. Wydech. I troszeczkę pobiegniemy. Rozgrzejemy jeszcze całe ciało. Hop. Jeszcze troszkę. Pamiętajcie o oddechu. To przy bieganiu jest bardzo ważne. Nie zaciskajcie ust. Trochę skakanki. Hop. Jeszcze rozgrzewają się mięśnie brzucha.
No i najlepsze na talię, na rozgrzanie, to mocne skręty. Ha, tułowie. Jeszcze troszkę. Mocno, mocno skręcajcie. Ha. I trochę biegu jeszcze. Jeszcze się trochę rozgrzebiemy. Mnie już ciepło. Nie wiem jak wam. Ja się trochę rozgrzałam. Weźmiemy wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech głęboki. Wydech. I przejdziemy do ćwiczeń. Na boczki. Bierzemy do tego ciężarek. I zaczynamy od ćwiczenia, które będzie polegało na opuszczaniu ręki z ciężarkiem i boku w dół i wracamy. Ręka jest za głową, łokieć odwiedziony do boku, nie przyciągajcie do ucha. Mocno schodzimy do dołu, aż za kolano, samym bokiem biodra zostają nieruchome. Zaczynamy, idziemy do dołu. Hop, wydech. Pamiętajcie o oddechu, to bardzo ważne. Wydech i wdech. Wydech. Dwa. Pójdziemy jeszcze 8. Wydech. Wdech. Wydech. Nie zatrzymujcie powietrza. Jeszcze 4. 4. 3. 2. I luz. Idziemy na drugą stronę. To na razie początkowe ćwiczenia, dlatego nie robimy zbyt dużo powtórzeń. Później zwiększymy intensywność. Na razie jeszcze przyzwyczajamy brzuch i talię do pracy. Idziemy na drugą stronę. Zaczynamy bok. Hop. I wydech. Cały czas wydech. Jeszcze 4 razy. Hop. Wydech. I wydech. I jeszcze 8 razy. Hop. Druga 8. Wydech. Hop. Jeszcze 4 razy. 3, 2, ostatni raz i luz. Ok, wracamy na drugą stronę, do tej samej pozycji. Teraz pójdziemy na 2 tempa, czyli będziemy pogłębiać na 2 i na 2 wracać. Zaczynamy, idziemy w dół, hop. Raz, 2, góra, góra. Góra, góra. Dół i nisko, przytrzymajcie troszkę napięcie boku, hop. Hop, góra, góra, dół, góra, dwa, do dołu, hop, wydech, wydech, wdech, dół, dół, dół jeszcze 2 razy, wydech, mocno, hop, jeszcze raz, dół, dół i luźno, rozluźniamy, rozluźnijcie sobie troszkę, na chwilkę. Wracamy na drugą stronę i to samo na 2 tempa idziemy w dół. Hop, hop, góra, góra. Wydech. Góra, napinajcie mocno w dole naszą talię. Hop, wydech i wdech. Dół, dół, góra, jeszcze troszkę, dół. Hop, jeszcze chwilę, wydech. Góra, dwa. Dół. Jeszcze 2 razy. Wydech mocno. Napinamy. Ostatni raz. Dół. Dół. I luz. Rozluźniamy. Rozluźnijcie troszkę. Brzuch. I teraz przenosimy ciężarek do góry. Ręce w górę. Nogi troszkę szerzej. Możecie je troszkę ugiąć w kolanach. Będzie wygodniej. I będziemy iść do boku. Bok, zatrzymanie i bok. Bardzo fajnie będzie pracowała talia w tym ćwiczeniu. Pamiętajcie tylko, żeby biodra cały czas były nieruchome. Nie ruszamy. Zaczynamy, idziemy bok. Hop i góra. Wydech i wdech. Hop. Wydech. Hop. Wydech. Wydech. Hop. Jeszcze troszkę. Bok. Napnijcie bok, hop i
jeszcze chwilę. Bok. Wydech. Wydech. I troszkę przyspieszymy na dwa. Dwa. I dwa. Mocno przerzucamy na jedną i na drugą stronę samą talią. Hop. I bok. Wydech. Wydech. Bok. Bok. Jeszcze po razie na każdą stronę. Hop. I los. Rozluźniamy. Na pewno zauważycie, że napinają się też troszkę ręce. Pracują nam w tym ćwiczeniu również, pracują nam przy bramie. Wzmacniają się bicepsy, także oprócz tego, że ćwiczymy dół, wzmacniamy również ręce, górne partie. Także to jest dodatkowa korzyść z tych ćwiczeń. Przechodzimy do kolejnego. Tym razem ręce trzymamy z przodu, z ciężarkiem. I będziemy odchylać się mocno do boku i wracać. Jedna, druga strona. Mocno wybijcie się w bok, zamachnijcie się, oczywiście bez skręcania pośladkami, czyli pośladki nieruchomo, biodra również, pracuje nam tylko talia i brzuch. Idziemy do boku, hop, i druga, hop, wydech, i wydech, wydech, pamiętajcie o oddechu, wydech, napięcie mięśni jest wydech, hop, hop, jeszcze, hop, i jeszcze po dwa razy na każdą. Hop. Bok. Bok. I los. I znowu pewnie czuliście ręce. Ja przynajmniej tak. Dobra. Dalej idziemy na boczne, ale troszkę będą pracować też skośne mięśnie brzucha. Nogi mniej więcej na szerokość bioder. Mogą być troszkę szerzej. Będziemy ręce góra i będziemy iść w dół, uginając nogi. Hop. I wracamy. Hop. I wracamy. Tak jakbyście kosili trawę. To jest takie porównanie kosą. Mocno zamachujemy się w górze i do dołu uginamy nogi, skręcamy sam brzuch. Zaczynamy, idziemy w dół. Hop. I góra. Hop. Wydech. Jeszcze troszkę, jeszcze cztery, trzy, dwa i los. Rozluźnijcie na chwilkę, bo góra też się napina. Jeszcze została nam druga strona. Od boku idziemy, zagarniamy. Hop. I bok. I bok. Jeszcze cztery. Wydech. Oddychajcie. Trzy. Dwa. Ostatni raz. I los. Pamiętajcie, żeby wykańczać ćwiczenia. Czyli jak zaczynamy od boku, kończymy również na boku. Początek i koniec ten sam. Ok. Rozluźnijcie troszkę ręce. No i mnie już jest ciepło. Mam nadzieję, że Wam też. I że troszeczkę już czujecie boki, bo to o to chodzi. Odkładamy na chwilę ciężarek i zrobimy izolację podobną do tego, którą robiliśmy w rozgrzewce. Natomiast będziemy dodawać do tego przeponę oraz mięśnie brzucha. Będziemy iść do boku, bok, bok. Najpierw będą boki, potem dodamy przeponę przód i tył. Chodzi o to, żeby wypchnąć do przodu, z tyłu, napiąć mocno mięśnie brzucha. Najpierw same boki, potem dołączamy przód i tył. Zaczynamy od boku, idziemy. Hop i zatrzymaj. Hop i zatrzymaj. Bok. Możecie dotknąć swojego brzucha w trakcie ćwiczeń. Będziecie czuć, jak mięśnie pracują. Hop i hop. Bokiem. Bok i zatrzymaj. Bok. Hop. Wydech. Wydech. Jeszcze cztery razy, cztery, zatrzymaj, trzy, bok, i idzie przepona, hop, i do tyłu, przód, i do tyłu, napnijcie z tyłu mięśnie brzucha, hop, wydech, wydech, i teraz łączymy, od boku idziemy, bok,
przód, bok i napięte. Hop, hop. Druga strona, bok, hop, bok i krążymy. I teraz postarajcie się odizolować mocno brzuch od dołu, tułów i same mięśnie brzucha nas prowadzą. Hop. I druga strona. To jest super ćwiczenie. Mocno poczujecie to mięśnie brzucha. Tylko wskazówka jedna, nie najadajcie się za dużo. Nie będzie to przyjemne uczucie, kiedy będziemy wykonywać te ćwiczenia, kiedy będziemy najedzeni. No dobra. To tyle ćwiczeń na stojąco. Jeszcze jedno ćwiczenie pokażę Wam na macie. Też bardzo fajne na talię, na boki. Musimy zejść na podłogę. Położyć się na boku. Nogi uginamy. Ręce przenosimy za głowę. Pamiętajcie, żeby głowa podpierana była tylko przez opuszki palców. Nie naciskajcie mocno całymi dłońmi na głowę. Nie obciążajcie odcinka szyjnego kręgosłupa. W takiej pozycji będziemy iść do góry i wracać. Na pewno poczujecie bok. Jeżeli dobrze leżycie, czyli na boku, poczujecie, jak pracuje Wam bardzo mocno talia. Idziemy do góry. Wydech i wdech. Hop. Wydech. Jeszcze cztery razy. Hop. Trzy. Dwa. I na dwa tempa pójdziemy do góry. Góra, góra, dół, dół. Hop. Wydech, wdech. Wydech na napięciu. Dół. Dół, góra, góra, dół, jeszcze dwa razy, hop, hop, dół i jeszcze raz, góra, góra i luźno. Luzujemy, zmienimy bok, idziemy na drugą stronę. Ustawiamy tą samą pozycję, nogi ugięte, leżymy na boku, za głowę ręce, nie naciskajcie za mocno na głowę. Łokcie są odwiedzione do boku, nie przyciągajcie do uszu. No i zaczynamy, idziemy do góry. Hop. Siedem. Sześć. Wydech i wdech. Hop. Jeszcze dwa. I na dwa tempa pójdziemy. Góra, napnijcie, dół, dół. Góra, napinamy, dół, dół. Góra, góra, dół, dół, w górę, jeszcze dwa razy, wydech, wydech, wdech, ostatni raz napinamy mocno i luz, rozluźniamy. Ok. To jest bardzo dobre ćwiczenie, naprawdę na boki, rozluźnijcie się troszkę. Ten krótki zestaw ćwiczeń na pewno pozwoli Wam właśnie na kształtowanie tej części ciała. Nie jest on trudny, poradzicie sobie na pewno z tym, a daje naprawdę fajne rezultaty i fajne efekty. Pamiętajcie, że po każdym ćwiczeniu, po każdych ćwiczeniach musimy się troszeczkę rozciągnąć, czyli mięśnie, które pracowały, musimy porozciągać. Dlatego teraz zejdziemy do boku, rozciągniemy troszkę bok. Tu mocno musimy czuć, że ciągnie nas cały bok. Ręka jest przedłużeniem boku, nie trzymajcie jej w ten sposób. Mocno napinamy bok i na drugą stronę. Hop i mocno bok. I trzymamy chwilę. Musimy porozciągać wszystko. Poddychajcie. Wyrównajcie oddech i jeszcze obie ręce w górę. I teraz mocno ciągniemy do sufitu i tak, żeby było czuć mięśnie brzucha, jak mocno się rozciągają. No i powolutku pójdziemy na zmianę ręce. Hop, hop, góra. I cały czas na wydechu jesteśmy. Oddychajcie. Wydech, wydech. I jeszcze raz. I luz. No i na zakończenie weźcie głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz możemy wziąć wdech. Wydech. I bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Do następnego razu.